przed Państwem Daniel Siwiec. Wielkie brawa. Faktycznie nic nie widać. Jak wielu z Was chciałoby się dowiedzieć, jak zarobić 1 000 000 złotych w 3 lata? Okay, super, dzięki. A kto z Was chciałby się dowiedzieć, jak to zrobić bez własnego kapitału? Okay, super. Ja nazywam się Daniel Siwiec. Powiem Wam dzisiaj o tym, jak ja to zrobiłem, jaką drogę przeszedłem do tego i jakiej strategii używałem, żeby bez pieniędzy w ciągu 3 lat, od kiedy założyłem firmę, zarobić swój 1 000 000. Ja jestem inwestorem w nieruchomości, zajmuję się przede wszystkim biznesem deweloperskim, czyli realizuję projekty deweloperskie, gdzie buduję mieszkania od zera, kupując działkę, stawiając budynek i sprzedając go. Mam firmę, która zajmuje się flippingiem, czyli tak zwanymi flipami. To polega na tym, że kupuję tanie mieszkania i te mieszkania są później sprzedawane z dużym zyskiem, czyli podnoszę wartość nieruchomości i sprzedaję je z zyskiem. Mam też biuro nieruchomości, które to wszystko spina i obsługuje. I chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o tym, jak ja to zrobiłem, bo wiele osób uważa mnie za człowieka sukcesu. Jednak niewiele osób wie, jak bardzo miałem parszywy start. Wychowywałem się w kawalerce 26-metrowej, gdzie nie było łatwo, bo mieszkaliśmy tam w 4, a już w momencie, kiedy zostawił nas ojciec, jak miałem 10 lat, i momentami nawet nie było co jeść, to ukierunkowało mnie w dużym sensie w tym kierunku, żeby zrobić coś ze swoim życiem, bo nie chciałem żyć tak jak moi rodzice. I mama pchała mnie w miejscu takim, żebym szedł do szkoły średniej, która da mi stały zawód. Kierowała mnie do techniku elektrycznego, żebym był elektrykiem po prostu jak nasz prezydent, zarabiał pieniądze i żebym nie doświadczył nigdy więcej biedy. No jednak ja nie chciałem żyć jak moi rodzice. Chciałem czegoś więcej, bo ten jakby głód, to pragnienie bogactwa i czegoś więcej pchało mnie w kierunku takim, żeby zrobić coś ze swoim życiem, żeby założyć własny biznes. I takie pierwsze moje przygody z własnym biznesem były zaraz po szkole średniej. Bo po szkole średniej, zaraz po liceum, chciałem założyć własny biznes i nie wiedziałem jeszcze, co mam robić. Jedyne, co umiałem, to tak naprawdę nic. Wiedziałem tylko, jak funkcjonuje sklep spożywczy, bo tam robiłem zakupy. Więc pomyślałem sobie, że otworzę sklep Żabka. Tak? Każdy z Was zna Żabkę, ale nie miałem też kapitału, żeby go otworzyć. I pomyślałem sobie, że zrobię to w oparciu o dodatki z Urzędu Pracy. I wtedy jako absolwent szkoły średniej, to był może czerwiec, lipiec, złożyłem wniosek o dotację i tam mi powiedzieli, że w ogóle nie mam szans na tą dotację jej dostać. I dyrektor urzędu powiedział mi, słuchaj, zdobądź doświadczenie i może wtedy ci damy te pieniądze. Mimo tego, że to był program dla absolwentów. I to był dla mnie taki liść. I to mi wtedy pokazało, że no dobra, muszę zdobyć doświadczenie i najlepszym doświadczeniem w biznesie to jest doświadczenie w handlu. Więc poszedłem do pracy jako handlowiec. I tam pracowałem 2 lata, pracowałem w fajnych firmach, w korporacjach, gdzie miałem samochód służbowy, miałem dobre zarobki. W wieku 22 lat moi znajomi koledzy zazdrościli mi pozycji, którą mam, bo oni musieli wyciągać pieniądze od rodziców na kieszonkowe. Tak? Ale ja w tej pracy się realizowałem, jednakże wiedziałem i patrząc na swoich szefów i będąc w tej pracy, czułem się ograniczony, bo czułem nad sobą taki szklany sufit, który... Pracując dla kogoś, wiedziałem, uświadomiłem sobie, że zawsze będę miał kogoś nad sobą, jakiś wielki, tłusty tyłek, który będzie mi mówił, co mam robić, ile mam robić i za ile mam robić. I patrząc na moich przełożonych, widziałem lepsze samochody, lepsze wynagrodzenie, ale też widziałem większą zależność i całkowicie inne uzależnienie od pracy. I ja wiedziałem, że ta druga droga, którą podążam, nie doprowadzi mnie do miejsca, gdzie chcę dojść. Czyli wiedziałem, że jak będę wchodził po drabinach kariery, to mimo to nie dorobię się pieniędzy dużych, więc postanowiłem w wieku 22 lat, że poszukam nowego pomysłu na biznes. I wtedy dorwałem taką książkę, w której przeczytałem, że nieruchomości są najbardziej dochodowym biznesem, są najbardziej intratnym biznesem. Poprzez to, że bogaci ludzie to na nich zarobili swoje pieniądze, albo bogaci ludzie właśnie w tą branżę inwestują swoje ciężko zarobione pieniądze w innych branżach. I to mi pokazało, że okej, to jest super branża. No później się jeszcze dowiedziałem, że nieruchomości są taką super dziedziną, że można używać dźwigni finansowej. Czyli można używać dźwigni, która polega na tym, że małym naciskiem można podnieść dużą rzecz. A co inaczej, za małe pieniądze albo bez pieniędzy można kupić drogą nieruchomość i te zyski będą liczone od tej dużej ceny. I trzecim takim elementem, który mnie popchnął w te nieruchomości, jest to, że w handlu musiałem domknąć wiele transakcji, a w nieruchomościach wystarczy domknąć jedną dużą
i to wystarczy, żeby przez rok nie pracować. I pracując jeszcze na etacie, poszedłem na szkolenie, no bo wiadomo, nic nie wiedziałem, nie miałem w ogóle doświadczenia, nie miałem nikogo z rodziny, z branży, żeby mnie wprowadził w ten biznes i pomyślałem, zacznę od szkoleń. I tam na jednym szkoleniu dostałem taką jedną informację i dowiedziałem się, że wcale nie trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć inwestować, żeby być inwestorem. I ja pomyślałem sobie, dobra, to jest świetny moment. Nie mam rodziny, dzieci, kredytu, rzucam pracę, mam tam może 50 tysięcy odłożonych z etatu na koncie, dobra, będę inwestorem. No ale początki nie były takie kolorowe. No, biznes od początku mnie nie kochał. I przez parę miesięcy odbijałem się od rynku, od ludzi szukających okazji. Mówiłem wszystkim, że będę inwestorem. No nie do końca wszyscy mi wierzyli. Znajomi, rodzina nie do końca mi wierzyli. Trochę śmiali się ze mnie, że ja jako 22-latek mówiłem wszystkim, że będę inwestorem w nieruchomości. I pamiętam taką sytuację, kiedy przyjeżdżałem do swojej obecnej żony i szwagier, widząc mnie przez okno, że idę, śmiał się i mówił, o patrz, pan deweloper przyjechał. Ale nawet żona mi mówiła wtedy, że popracuj jeszcze trochę na tym etacie, zdobądź doświadczenie, odłóż trochę kasy jeszcze, może poczekaj chwilę. No ale co mi miała mówić, skoro moje oszczędności topniały i przez te parę miesięcy, od kiedy rzuciłem pracę, no nic się nie działo. I ja już tak się trochę nawet poddawałem, że pomyślałem sobie, dobra, znajdę jeszcze jakąś pracę, może to jakoś tam trochę odrobię te straty. I byłem na rekrutacji na ostatnim etapie w dużej firmie, która chciała mnie przyjąć, jednak nie przyjęli mnie do tej pracy, bo wybrali inną osobę. Na szczęście mnie nie przyjęli, bo być może gdyby mnie wtedy przyjęli, to by zmieniło bieg mojej historii. I wtedy podjąłem decyzję ostatniej szansy, że dobra, zostało mi jeszcze parę złotych, zatrudnię się w biurze nieruchomości jako agent, popracuję trochę, zobaczę jak ten rynek funkcjonuje, zobaczę w ogóle, poznam może kogoś, zobaczę mechanizmy tej branży. I po paru miesiącach pracy w innej agencji założyłem swoją firmę. Ale zanim to jeszcze zrobiłem, to pomogła mi w tym sytuacja z pewną starszą panią, bo ja już wtedy wiedziałem, że chcę się specjalizować w mieszkaniach zadłużonych. I dałem takie ogłoszenie, że pomogę osobom zadłużonym, jestem ekspertem i pomogę. I wtedy znalazłem taką starszą panią, która poręczyła swojemu synowi kredyt. I przez to komornik chciał zabrać jej mieszkanie i chciał ją po prostu z tego mieszkania wyrzucić. I ona się do mnie zgłosiła, ja poszedłem w dobrym garniturze, miałem 22 lata, wizytówkę doradca do spraw nieruchomości, i teczkę, ale nie umiałem nic. Wiedziałem tylko, że te problemy, które ona ma, da się rozwiązać, ale nie znałem jeszcze receptury na te problemy. I powiedziałem jej, okej, ja pani pomogę. Dogadałem się z tym tak, że ona mi zapłaci określone wynagrodzenie dopiero w momencie, kiedy jej oddłużę do mieszkanie i za pieniądze pomogę jej kupić mniejsze. I okej, i wziąłem od niej dokumenty i pomyślałem, dobra, szukam rozwiązania. Nie miałem wtedy zasobów na prawników, zasobów na inne rzeczy, więc chodziłem od notariusza, po komornika, przez sąd, po jeszcze prawników i pytałem się, jak tą sytuację rozwiązać i znalazłem odpowiedzi na te pytania. Przeprowadziłem jej transakcję tak, że oddłużyłem jej to mieszkanie i ktoś, kto kupił to mieszkanie od niej, bezobciążeniowo nabył nieruchomość i pani dostała pieniądze, za to mogła sobie kupić mniejsze mieszkanie i już sobie żyć spokojnie, gdzie komornik zszedł z emerytury. I na koniec tej transakcji ona mówiła do mnie, panie mecenasie, jak ja nawet nie miałem wtedy jeszcze licencjatu. I to mi pokazało, że da się zarabiać na nieruchomościach. Ja tam wziąłem od niej wtedy może 5 tysięcy, tak? Ale dla mnie ważniejsza była ta lekcja, którą zrobiłem, że wcale nie trzeba być wielkim guru, jeżeli chodzi o prawo, że można to przeprowadzić. I to mi dało taki wiatr w żagle. Popchnęło mnie jeszcze bardziej w te nieruchomości i zobaczyłem, że jest pewna nisza. Zaraz później, jak odpaliłem swoje biuro, to znalazłem okazję na rynku nieruchomości, o której wam chciałem powiedzieć. Jak kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, kiedy na koncie miałem jedynie 30 tysięcy złotych. Teraz bym wiedział, jak kupić, żeby w ogóle nie mieć. Ale słuchajcie, znalazłem mieszkanie poniżej wartości rynkowej. Wynegocjowałem dobrą cenę tego mieszkania. Cena była niższa od 34 tysięcy. I teraz dogadałem się z tymi ludźmi w ten sposób, że wpłacę im teraz zadatek, a ze względu na to, że oni nie mieszkali w tym mieszkaniu, ja wezmę od nich klucze do tego mieszkania i będę mógł tam przebywać przez 6 miesięcy, ponieważ tyle trwało załatwienie wszystkich procedur związanych z oddłużeniem ich mieszkania, bo to mieszkanie było zadłużone. Więc ja im powiedziałem, dobra, wchodzę w to, ale warunek jest taki, dostaję klucze. Kto z was zna taką instytucję jak kredyt kupiecki? Słyszał ktoś w ogóle o tym? Okej. To ja skorzystałem z tego mechanizmu, z takiej dźwigni, że to oni mi sfinansowali zakup. Ja z nimi podpisałem umowę, z której wynikało, że mam rezerwację na 6 miesięcy i mam prawo do tego w umowie, żeby ktoś inny
inny potencjalny kupiec wszedł w moje prawa i obowiązki. Bo kredyt kupiecki polega na tym, że sprzedaję towar, za którego jeszcze nie zapłaciłem, bo biorę z hurtowni biorę produkt, kładę go u siebie na półce albo na swoim sklepie internetowym i płacę dopiero wtedy, kiedy klient docelowy mi za to zapłaci. I ja zrobiłem tak samo, że zapłaciłem im bardzo mało pieniędzy, 30 tysięcy złotych z dodatku i miałem mieszkanie na 6 miesięcy, gdzie mogłem je odsprzedać dalej. No ale ktoś by teraz powiedział, dobra Daniel, ale co by było, bo nie miałeś zdolności kredytowej, nie miałeś reszty pieniędzy, bo to były moje jedyne pieniądze, co by było, gdybyś przez 6 miesięcy nie znalazł kupca? Ja wiedziałem wtedy, bo już poznałem rynek, że to była okazja rynkowa. I nawet jeżeli bym nie znalazł potencjalnego nowego kupca, to znalazłbym reinwestora, który wyłoży te 100 kilkadziesiąt tysięcy i kupi to mieszkanie za mnie. I co najwyżej stracę czas, dam zarobić komuś innemu. Powiedziałem, że to jest okazja, bo przy mieszkaniach bardzo łatwo jest określić wartość rynkową, bo ja teraz kupuję mieszkania na telefon praktycznie, nie widząc tych mieszkań, bo teraz kupuję do 4 mieszkań miesięcznie, tak? I to da się robić. Przy mieszkaniach jest dosyć prosto. A co by było, gdybyś nie miał tych 30 tysięcy, tak? Bo teraz miałem o tym mówić, żeby w ogóle nie trzeba mieć kapitału. No, kto z was zna kogoś, kto ma 30 tysięcy? No, każdy zna. Ja teraz też znam, tak? I teraz, jeżeli bym pokazał komuś, albo inaczej, jeżeli ktoś do mnie by przyszedł, powiedział, że potrzebuje 30 tysięcy i mogę zarobić 30-20, to też bym to wszedł. Ja bym kupił to mieszkanie na siebie jako inwestor, a ktoś by mi to zorganizował. I właśnie w ten sposób znalazłem klienta, gdzie wyłożyłem 30 tysięcy i na koniec odzyskałem te swoje 30, plus pani, która kupiła to mieszkanie ode mnie, zapłaciła mi kolejne 30 odstępnego, czyli zarobiłem 100% tego, co włożyłem w 5 miesięcy. Czyli zarobiłem 100% w kilka miesięcy, więc on mi pokazał, jest super mechanizm, jest fajna dźwignia. I właśnie w ten sposób zrobiłem jedną transakcję, później drugą, później trzecią, później zrobiłem kolejną, która zainwestowałem już 100 tysięcy, bo zebrałem taki kapitał i wyciągnąłem w tym samym mechanizmie 500 tysięcy zysku, bo zrobiłem to na działce. W działkach jest o tyle prosto, że na działkach często nikt nie mieszka. I ja zablokowałem działkę i podniosłem jej wartość, bo przekształciłem ją z rolnej na budowlaną, tak w skrócie wielkim, i sprzedałem ją z 500 tysięcy narzutem, kiedy moja inwestycja była tylko 100 tysięcy. I teraz już wiem, jak w ogóle nie robić, nie inwestować pieniędzy, bo na przykład jak kupuję działkę pod biznes deweloperski, to wolę się dogadywać w taki sposób, że na przykład wezmę od kogoś działkę, zamiast płacić 1 000 000 złotych w gotówce, to ja mu wolę zapłacić 1 100 000 w barterze, na przykład w mieszkaniach, gdzie wybuduję mieszkania za 2 lata. Tak? Albo czasami wolę zapłacić więcej, ale dopiero po budowie, czyli jak skeszuję całą inwestycję. Tak? Czyli finansuje mi zakup nieruchomości właściciel. To jest typowy model finansowania inwestycji przez właściciela. I oni są zadowoleni i ja. Bo ci państwo, którzy sprzedali mi tą kawalerkę pierwszą, to oni też mieli korzyść, bo ktoś wziął ich problemy i je rozwiązał. Ja tak naprawdę zarabiam na tym, teraz już kupuję większość nieruchomości za gotówkę, ale tak zaczynałem i dzięki tym modelom jakby zarobiłem swoje pierwsze pieniądze. I teraz biznes nieruchomości polega na tym, moim zdaniem, że szuka się problemów, które się rozwiązuje. I im większy problem rozwiążesz, tym więcej zarobisz na nieruchomości. A takim problemem może być na przykład zadłużona nieruchomość. Może być na przykład pokłócony właściciel ze sobą. Często siostry się kłócą, albo małżeństwo się rozchodzi, tak? I oni chcą pozbyć się tego mieszkania, no ale mało kto chce wejść między nich po prostu. Nie jest w stanie ich wszystkich dogadać. Problemem może być też stan techniczny nieruchomości, gdzie normalny, potencjalny kupiec, jemu się nie świecą oczy w tym mieszkaniu, ale mi się świecą, bo ja widzę potencjał i widzę, że mogę dzięki temu podnieść wartość. I na przykład można wykreować wartość nieruchomości, co ja robię. Można wykreować poprzez to, na przykład, że w kawalerce, która ma 30 kilka metrów, jeżeli układ okien na to pozwala, zrobić 2 pokoje. Czyli to mieszkanie ma taki sam metraż, ale jego funkcja się zmienia na bardziej dochodową, czyli na droższą na rynku, bo kawalerka kosztuje taniej, a 2-pokojowe mieszkanie jest droższe wtedy, mimo tego, że jest ten sam metraż. Bo na przykład, jeżeli ktoś kupuje na wynajem, to 2-pokojowe mieszkanie wynajmie drożej. Zgadza się? I właśnie tymi sposobami i tymi modelami właśnie zrobiłem swój pierwszy milion w ciągu 3 lat, od kiedy założyłem firmę. Później to się już potoczyło jak lawina, bo pomyślałem sobie, co mogę robić więcej, żeby zarabiać jeszcze więcej, bo już zarabiałem kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. I pomyślałem sobie, że nie byłem w stanie kupować więcej niż 4 mieszkania miesięcznie, bo ja jestem z Lublina i to jest mój lokalny rynek. I
nie byłem w stanie szukać okazji, bo tych okazji nie ma aż tyle, żeby kupować je hurtowo. Ja kupuję hurtowo te mieszkania, ale więcej niż 4-5 ciężko jest kupić. Dlatego pomyślałem sobie, że sam będę kreował podaż nieruchomości. Czyli będę inwestował w jeden deal, na którym wybuduję od razu 15-20 mieszkań. I robię to również w modelu, niektóre inwestycje, w modelu bez własnych środków. Tak samo. Pierwszą inwestycję kupiłem. Kupiłem właśnie sfinansowanie z właścicielem. Dogadałem się, że zapłacę 100 tysięcy więcej, ale w mieszkaniach, które komuś od razu sprzedam. I chciałem właśnie o tym powiedzieć, że to jest mit, że trzeba mieć pieniądze. Tak naprawdę liczy się schemat, który macie i sposób działania, odwaga, żeby to zrobić, a nie do końca tylko brak pieniędzy, bo pieniądze nie są problemem. Pieniądze jest teraz nad podaż pieniędzy. Ja mam większe możliwości finansowe niż możliwości czasowe do realizacji biznesu. Więc tu jest teraz problem. I w ten sposób przeszedłem z biznesów tysięcznych do biznesów milionowych, bo pierwszy projekt deweloperski zrobiłem sam, ale kolejny realizowałem ze wspólnikami, gdzie każdy z nich ma projekty w swoim portfelu powyżej 100 milionów złotych. Ja się od nich uczyłem przez kilka lat, a teraz sam jestem w stanie uczyć deweloperów, którzy wchodzą na rynek, jak w niego wejść. Tak? Też prowadzę mentoringi, jeżeli chodzi o flipy. Tak? Prowadzę osoby, które chcą się uczyć tego w innych miastach, oczywiście nie w moim, w innych miastach, jak flipować, jak kupować mieszkania tanio. I na moich szkoleniach pokazuję i daję wiele narzędzi. Jednym z tych narzędzi jest na przykład taki analizator opłacalności inwestycji, taki arkusz kalkulacyjny, który liczy, czy warto wchodzić w daną inwestycję, czy nie. Kto z was chciałby taki arkusz uzyskać? Okej, super. Także ja mam tutaj stoisko, zapraszam do mojego stoiska i zaraz po moim wystąpieniu będziecie mogli jakby podejść i jakby ja wam to udostępnię. Także zapraszam. I tak jakby już kończąc to na temat moich nieruchomości, to wiecie, gdybym ja odłożył marzenie o własnym biznesie, to nie stałbym tu w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Albo gdyby mnie przyjęli do tej pracy, którą chciałem bardzo dostać, też bym nie stał. I wiecie, musicie podjąć decyzję, że jeżeli chcecie zarabiać dużo na nieruchomościach, musicie podjąć decyzję i zacząć działać. A ja jestem w stanie wam pomóc. Dziękuję bardzo.